te ostatnie nasze mecze z Górnikiem zawsze obfitowały w dużo bramek i myślę fajne widowiska, niestety nie udało się tych meczów wygrywać i taki jest na pewno nasz cel na sobotę, bo potrzebujemy tych punktów i myślę, że jesteśmy zobligowani do tego, żeby przed własną publicznością w szczególności te zwycięstwa odnosić. Trzeba uszczelnić grę w defensywie, bo w tych trzech ostatnich pojedynkach ligowych 4-4, 2-2, 1-1, 7 goli straconych. Na pewno. Jest do poprawienia gra w defensywie i w ofensywie. Gdzieś tutaj na pewno tych sytuacji jest stwarzane sporo, a licznik z przodu zazwyczaj zatrzymuje się na tej jednej bramce, co pozwalało wygrywać po 1-0 też mecze, ale myślę, że żeby być spokojniejszym, to trzeba tych bramek zdobywać więcej, kreować więcej tych sytuacji, ale na pewno najważniejszy krok to zagrać na zero z tyłu, szczególnie właśnie tutaj. Górnik w dole tabeli to oznacza, że jest łatwiejszym przeciwnikiem, czy w ogóle na to nie patrzymy? Ta tabela to jest tak naprawdę kolejka po kolejce umowna sprawa w naszej lidze, bo jest tych niespodzianek dosyć dużo. Górnik ma, na pewno jest to inna drużyna, jeżeli chodzi o poprzedni sezon, ale styl gry i to, w jaki sposób oni chcą punktować, się nie zmienił. Na pewno te dwa najważniejsze ogniwa, czyli Angulo i myślę Żurkowski. Trzeba będzie po prostu to tutaj te osoby zneutralizować i myślę, że to będzie kluczowy moment tego meczu. Kuba, ty już się przyzwyczaiłeś do tej nowej roli, bo kiedyś to skład zaczynał trenować ciebie, teraz już trzeba poczekać czasami na swoją szansę. To cię mobilizuje czy demobilizuje? Na pewno mobilizuje i przyzwyczaić się nie mam zamiaru do tego, bo to by była zła oznaka. Każdy myślę, że chce grać. Jakieś tam różne zawirowania były podczas tych ostatnich miesięcy i pewnie to gdzieś tam wpłynęło na zmianę tej sytuacji, ale zakasałem rękawy, tak jak każdy myślę i robię wszystko, żeby to trener na mnie postawił w najbliższym meczu. A czy ty widzisz siebie obok Kowy? Bo to właśnie można powiedzieć, że tak Kowa ci trochę zabrał tę pozycję. Ja myślę, że graliśmy też obok siebie przez tak naprawdę większą część tego sezonu jak dotychczas, więc kto komu zabrał miejsce, to tak naprawdę jest umowne, bo tych roszad w środku jest dużo i też zależy od przeciwnika, myślę, trener dobiera tą taktykę i czy bardziej ofensywnie, czy bardziej defensywnie tak naprawdę, więc możemy grać obok siebie, Kowa niżej, to już naprawdę zależy od tego, jak trener ma pomysł na dane spotkanie. A jeżeli chodzi o moją osobę, no to na pewno tak, już wcześniej wspomniałem, że każdy dba tak naprawdę o to, żeby grać, bo to jest najważniejsze. Czy po prawej będzie ta osoba, czy inna, to jest tak naprawdę mniej ważne. Macie 25 punktów po pierwszej rundzie, czyli identyczne jak rok temu. A rok temu w tych pięciu pierwszych meczach rewanżowych przed przerwą zimową udało się zdobyć 5 na 15 punktów. Wtedy się sporo mówiło o tym, że na przeszkodzie stanęła wąska kadra, to, że trener nie miał możliwości rotować. Myślisz, że teraz jest taka większa głębia składu, która pozwoli lepiej zapunktować tuż przed przerwą zimową? Nie wiem, czy pozwoli lepiej zapunktować, mam nadzieję, ale na pewno sytuacja kadrowa jest lepsza niż w zeszłym roku, bo tak naprawdę na tym etapie, w tamtym sezonie graliśmy 12-13 zawodnikami, trener gdzieś tam to pole manewru miał ograniczone, teraz jest dużo większa rywalizacja, bo czasem zawodnicy, którzy grali regularnie, nie łapią się do 18 tak naprawdę, więc tutaj trener ma na pewno pozytywny ból głowy, a jak się to przełoży na wynik punktowy, to zobaczymy w ciągu najbliższego miesiąca.